Kolejny przypadek agresji, tym razem w komunikacji miejskiej w Żorach. Aktem agresji i rozbitą szybą zakończyła się próba skorzystania z komunikacji miejskiej przez pijanego mężczyznę. Chciał dostać się do centrum miasta za pośrednictwem komunikacji miejskiej, która na terenie miasta działa. Okazało się na miejscu po rozmowie z kierowcą, że mężczyzna ten pierwszy przyszedł, skopał autobus, opluł kierującego. Próbował wymusić na nim szybszy dojazd do domu. 24-letni mieszkaniec Żor nie umiał pogodzić się z godziną zaplanowanego odjazdu autobusu. Chwycił znajdujący się obok przystanku śmietnik i rzucił, uszkadzając szybę. Po przebadaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się, że ma 2,5 promila alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów. Teraz odpowie za zniszczenie mienia. Straty wycenione na 1000 zł. Aresztowanemu grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności.